Witam telewizję HTV. Naszym gościem jest środkowy pomocnik ofensywny Damian Buraz. Witam. Dzień dobry. Damianie, pierwsza bramka, trzecia bramka twoja. No tak, strzeliłem te dwie bramki. No, na pewno pozytywne wrażenia po tym meczu. Wygraliśmy. Jedyne, co może martwić, to znów stracony gol na początku. Znów musieliśmy odrabiać stratę, ale to już chyba taka tradycja tutaj i na wyjazdach, ale głównie tutaj w Grębałowie. Ale ważne, że udało się wysoko wygrać i zwiększyć przewagę w tabeli. IKS Olkusz, trudny przeciwnik, zremisował z Balinem. Baliście się go jakoś specjalnie przed tym meczem? To znaczy Balin traci w sumie regularnie punkty w Teruń, ale myślę, że nie, no nie baliśmy się. Jesteśmy drużyną, która prowadzi w większości, znaczy w każdym meczu grę. Graliśmy u siebie przy kibicach, no i myślę, że raczej się nie baliśmy niczego. Taktyka gry Olkusza, trudna czy łatwa do przewidzenia? To znaczy, no trudna, no w niektórych częściach boiska była trudna, ale gdzieś w innych częściach boiska plusowała dla nas. No, na pewno grała drużyna z Olkusza wysoko, można było kłuć ich prostopadłymi podaniami, parę z nich wykorzystaliśmy, parę jeszcze trzeba popracować nad celnością, ale myślę, że ogólnie było dość dobrze. Wspomniałeś, że ta pierwsza stracona bramka to powoli zaczyna być tradycją. Tak wychodzi, czy po prostu, no skąd to się bierze? No, przeważnie są to bramki, 90% bramek ze stałych fragmentów, nie wiem, czy jakieś rozluźnienia, ale no, pomijając mecz z Przeciszowem, to chyba w każdym meczu traciliśmy pierwsze bramki, no ale na szczęście nam udaje się odrabiać te straty, ale kiedyś może nam się nie udać i będzie nieciekawe. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo dla telewizji HTV, Małgorzata Wąsik.